Jeżeli wyjdziemy mocno poobijani, to w wielu przypadkach nasi zagraniczni konkurenci za bezcen albo za bardzo małe kwoty będą mogli kupić przedsiębiorstwa w Polsce, które będą na przykład miały problemy płynnościowe, co siłą rzeczy osłabi naszą gospodarkę długofalowo. My wręcz proponujemy spróbować zrobić mechanizm, który pozwoli odwrotnie zadziałać, naszym firmom nie tylko pomóc im przetrwać, ale też dać finansowanie na to, żeby w razie czego spróbować wykorzystać tą sytuację w innych krajach i to, żeby nasze firmy miały szansę akwizycji zagranicznej. I tutaj jednym z takich narzędzi są nisko oprocentowane kredyty. Ruszył program Polskiego Funduszu Rozwoju. My chcielibyśmy go zmodyfikować, ponieważ dzisiaj PFR z gwarantem BGK wlał potężne pieniądze, pierwsze pieniądze do banków na kredyty dla przedsiębiorców. Natomiast banki... One są dla was dostępne. No właśnie, po pierwsze, część banków zaostrzyła warunki udzielania kredytu. A przecież premier obiecywał, że będzie łatwiej. A po drugie, podniosło oprocentowanie. Nasza propozycja jest taka, żeby jeżeli bank chce wziąć udział w dystrybucji środków w postaci pożyczek dla przedsiębiorców, to żeby było odgórnie ustalone przez państwo dumpingowe RRSO, czyli całkowity koszt kredytu. Takim, który pozwoli pokryć koszty dla banku udzielenia kredytu i jego obsługi, ale już nie windykacji, bo przecież gwarantem jest państwo tych pożyczek, więc nie będzie problemu ze ściganiem dłużnika, z windykacją. Stąd naszym zdaniem to RRSO powinno być w okolicach 0,5% w skali roku, czyli tak naprawdę no, prawie że darmowy pieniądz, który po pierwsze pozwoli dzisiaj przetrwać płynnościowo firmom, a po drugie, tutaj z pewnym obwarowaniem, o którym za chwilę powiem, możliwość akwizycji innych przedsiębiorstw, w tym zagranicznych, po to, żeby spróbować wykorzystać gorszą sytuację globalnie, czyli to, co dzisiaj już robią Chińczycy na amerykańskiej giełdzie na przykład i kupują duże pakiety akcji innych firm. Zgadzam się, że pakiety ochronne będą dotyczyły wrogiego przejęcia, natomiast będziemy mieli wiele sytuacji, gdzie ludzie będą na skraju wyczerpania psychicznego, właściciele firm i będą chcieli wziąć jakiekolwiek pieniądze, które pozwolą im godnie pójść na emeryturę i mieć spokój już w tym kryzysie, a niekoniecznie będą umierać za firmę do ostatniej kropli krwi.